Witam w kolejnym vlogu takim z pola. Jak widać, robota idzie. No a tutaj już siatki mało było. To co zostało, no udało się jakoś obwiązać. No to tak obwiązał. No ta szybko idzie. Siano dosyć szybko wyschło też. Ale ono już jak koszone było, to już takie suche było dosyć. Podejdę pod owiec, który będę chciał kupić od rolnika w tym roku. A że daleko nie mam, no tylko przyczepkę podciągnąć, jak będzie kosił. I... A ładny, czysty, czasem tam widać jakiś owsik jest. No owsik. Muszę uważać, bo w klapkach samych i jakbym był na wakacjach, w sumie to jestem. Owiec elegancki. O, jeszcze jest 2 tygodnie, mu brakuje pewnie, jakoś coś koło tego. Ale jak widać, czyściutki. Ja wiem, tu gospodarz go pryskał dosyć obficie, że tak powiem. Dosyć często, no, obficie. A ugryzła mnie jakaś pszczoła. Kurde. No widać tu jakiś jęczmień jeszcze, to jakąś chyba wsiewkę tutaj było robione. Myślałem, że czysty był to owiec. Tu jakaś mieszanka jęczmienia z owsem. No a to wychodzi. Ale tak ogólnie jest złoże czysta. No trochę ten jęczmień mnie tu niepokoi. Myślałem, że czysty jednak owiec. A to zobaczę, jak będzie kosił. Może coś tam kupię. Już w sumie ten jęczmień długo mamy. Już nie tak, nie daje. Nie oddaje tak jak kiedyś. No i trzeba byłoby tu posiać owiec jakiś. Może pszenicę jeszcze jarą. Albo zimne w tym roku. Bo tutaj jest czyściej. Już tak jak już mniej tego jęczmieniu widać. Pogoda ładna, piękna. Tam też za tym polem nasze przężyto. 2 mijaki przypryskanie zrobione, widać. Tyle perzu troszkę tam wyszło. A tam na słomę będzie i tak. Zboże dla krów. Choć może w tym roku coś sprzedamy. Zobaczy się. Grzybów raczej nie ma. Na szkoda, bo bym się przeszedł. Choć no teraz to tak nie za bardzo. Dużo mogę chodzić. No myślę, że w sierpniu to będzie tutaj grzybów, jak popada. U nas już koszą pszenżyta. Zimę oczywiście. No nasze też już się zbliżają. Ale troszkę później były siane. Wiemy nagrać, jak snopkę wywala. No jakoś sobie radzi, dobrze. Tak to bym musiał sługi brać. Robota idzie, ale spędzi mnie teraz. Ukąszenie. O, dobrze mu obwiązuje. Z chwilą siatkę zmienialiśmy. O, nowa szpulka jest założona, no to ona hamuje teraz elegancko. To ta siatka się rozkłada bardzo dobrze już na belach, widać stąd nawet.
i tak robota idzie. Jeszcze poza tym polem, no jest dwa pola takie dosyć duże, bo chyba każde z nich ma po 2,5 hektara, no to 5 hektarów jeszcze tutaj, licząc to, no to było jakieś 4,5, no albo 4 nawet, bo tam na dole krowy chodzą, no to już się nie zalicza to do tego. No tutaj oczywiście też będą chodzić, pewnie przed jesienią jeszcze. A tam we tle, nie wiem czy widać kombajn, widzisz ty? Spróbuję przybliżyć. Sprzężycie buszuje. Klas. Tukano bodajże. Coś tam, coś się tam kurzy. Przez ten tydzień ładnie, ładna pogoda ma być. Coś koło 30 stopni, tam przez 2 dni chyba ma być tak po 30 stopni upał większy. U nas niektórzy to już pola potalerzowali po jęczmieniu. I teraz naprawdę zaczynają się takie prawdziwe żniwa. Te duże. Wszędzie kombajny widać już z daleka. Wczoraj nie padało, dzisiaj nie padało, no to jeszcze przez wczoraj też w sumie nie padało, no to pogoda jest dobra. Ja jestem ciekaw, czy on to chociaż raz siatkę tą puścił. Ale to wiadomo, ładowaczy mi jakoś załaduje. No raz tylko jest, dlatego tak się stało. Jak się stało. Już brakło na dowiązanie. Dobra, nie będę jej rozwalał. Bociany jakieś znowu przyleciały. Normalne, którzy stają, łapią myszy, żaby. Krowy ruszyły się spod drzewa. A już niedługo będą miały nowe pastwisko po tym, po tej trawie tam, co na kiszonkę było robione, ścinane i zwijane. Już tam trawka ładnie odbiła, można tak jak się ktoś w głąb tam przyjrzy, za krowami widać te białe baloty i dużo zieleniny. Tylko będę musiał po prostu podwójnie pastuch puścić, bo cielaki chodzą i one przychodzą pod tym pastuchem. A tam dalej za naszą, za naszymi pastwiskami są inne krowy, no i także cielaki tam do nich nie przychodziły. No jedyne co może pocieszać, tam jest rzeka, no i czy te cielaki przeszły po tą rzekę, przez tą rzekę i tak bez matki, no chyba nie bardzo. No zobaczymy, czas pokaże. Myślę, że jak się rzucą na nową, świeżą trawę, to zapomną o wszystkim. A na polu co? No on zrobił już jakieś tam 15 balotów jest chyba, teraz już 16. No mniejsze plony widać, to tak 5 na 10 balotów mniej było na tym dużym polu, ale to wiadomo, zależy od wielkości pola. Dobra, w sumie to na razie byłoby tyle. Teraz może nie wiem, może coś tam ze żniw nagram, zobaczymy jak zdrowie pozwoli.
No tak, teraz trzeba się zwijać, dobrze im tu idzie. Do domu, no.